nowości od Dainezy ciąg dalszy i kolejna kurtka, a nie ostatnia w tym sezonie, którą chcieliśmy wam pokazać, czyli Dainezę Corsa, tak? Dobrze zapamiętałem. Corso, jak te psy. Dokładnie. Ostra rzeczywiście z wyglądu, ale powiedz mi, bo to jest kurtka, widzę już na pierwszy rzut oka, wielowarstwowa, raczej skuterowa, ale chyba nie tylko, nie? No właśnie, nie tylko skuterowa. Ogólnie dla fanów jazdy miejskiej, szczególnie w gorszych warunkach. Też się pewnie są da. Są tacy ludzie. Lubię jeździć w korkach i w deszczu. No, ta kurtka jest właśnie dla nich, może nie w korkach, ale do jazdy w deszczu to na pewno, dlatego że tu już mamy laminat. Membrana laminowana, czyli taka turbo wodoodporna. Nie mokniemy od środka, nie czekamy aż woda dostanie się do środka. Kurtka nie robi się ciężka, tylko bezpośrednio ta woda spływa po kurtce. Bardzo dużo kieszeni. Ja zaraz sprawdzę, to już kurtka nie robi się ciężka. Zrobię te. Ty, rzeczywiście. Ona nie jest ciężka, no. I multum kieszeni, nie? To jest mega, mega funkcjonalny temat, bo wszystkie osoby jeżdżące miejsko czy po prostu na skuterach to lubią mieć wszystko pod ręką i lubią być niezależni. A co z tym idzie? Jeśli schodzimy ze skutera, przestaje padać, albo wchodzimy do pomieszczenia, żeby nie wyglądać jak kurce narciarsko-snowboardowej, bo może się troszkę ona wam z tym kojarzyć, mimo że ona jest w fajnym kroju, dopasowana, jak już ją przymierzymy na nas, wygląda naprawdę super, bo miałem okazję mierzyć i jest to krój iście włoski, takie jak Dainezy już nas przyzwyczaiła. Z irlandzką flagą. Nie śmieję się, bo rzeczywiście to czerwone jest wybrakłe. No. Tak, tak. W środku mamy kurteczkę, podpinkę właściwie, ocieplaną, natomiast jest ona w formie kurtki. Więc możemy się pozbyć tej warstwy zewnętrznej i zostać sobie tylko w tej ocieplinie i pracować w niej, czy po prostu mamy jakieś spotkanie, mamy coś do załatwienia w urzędzie, możemy się tej jednej warstwy po prostu wodoodpornej pozbyć. Certyfikowane oczywiście ochraniacze, wszystkie funkcjonalne rzeczy, które są potrzebne do jazdy w takich cięższych warunkach. Ochraniacze i na barkach, i na łokciach. Fajnie. Wiesz co ja strasznie lubię w Dainezę i to też chciałem wam pokazać? Takie detale, jak na przykład to, że mamy kurtkę przeciwdeszczową, więc mamy zamek, a jednocześnie mamy ogumowanie na końcu antypoślizgowe, żeby można było to łatwo złapać i na przykład podczas deszczu po prostu sobie tą kurtkę rozpiąć albo dopiąć bez ściągania rękawic. No mega to trzyma. To są drobiazgi, ale one nam bardzo ułatwiają życie. Dainezę Corso. Kurtka, nowość na 2024 rok dla wszystkich tych, którzy lubią jeździć w deszczu, w korkach, po mieście, po ciemku. Co najważniejsze, dla wszystkich zawsze, nie wszyscy z was krytykują Dainezę ze względu na cenę, ale oni też myślą globalnie i robią tańsze produkty i to jest najlepszy tego typu przykład. Jeśli chodzi o kurtkę, to trochę powyżej 1000 zł taką kurtkę można nabyć. Jeszcze niedawno reklamowaliśmy tutaj dla was z Michałem kurtki meszowe, czyli lekkie, całkowicie na podstawowych protektorach w podobnej cenie, czyli w okolicach 1000 zł. Tutaj Dainezę na sezon zimowy 2023-2024 wychodzi z propozycją kurtki całkowicie wodoodpornej, z fajną podpinką, fajną jakościowo, fajnie wyglądającą za dokładnie 1159 zł. Uważam, że to jest naprawdę uczciwa cena, jak za tą jakość, jak za te detale. Warto po prostu tyle za tą kurtkę zapłacić. W kooperacji z Irlandczykami. Jak chcecie przymierzyć tą kurtkę na żywo, to koniecznie wpadnijcie do nas do Motomio na Zakopiańską 171A. Jak wcześniej chcecie się dowiedzieć o niej jeszcze więcej, niż wam powiedzieliśmy tutaj podczas tego filmu, to zadajcie pytania w komentarzach. My tam jesteśmy bardzo aktywni, odpowiadamy na wasze wszystkie pytania. Dajcie kciuki w górę, obserwujcie nasz kanał po więcej nowości i fajnych filmów o motocyklach, o skuterach i o wszystkim, co jest z tym związane. I widzimy się w kolejnych nagraniach.